I już przed nami pierwsze spotkanie turnieju. Nie będzie oficjalnego otwarcia. Wszystko zostało ustalone pomiędzy trenerami. Także wszystko jest jasne. Jeżeli chodzi o drużyny dziewczęce, mamy 4 drużyny. Dzisiaj oprócz naszej Ślęzy Wrocław wystąpi AZF z Wrocław, Femgol z Lubina, no i drużyna z Trzebnicy. Te 4 drużyny zmierzą się w dzisiejszym turnieju w kategorii 2009 rocznik. Zuzia gra ze starszymi dziewczynkami. W związku z tym, że jest tylko tyle drużyn, podjęto decyzję, że zagramy z rewanżem i będzie 2 razy po 10 minut, żeby troszeczkę tych minut w nogach zostało. To jest dobry pomysł. Szkoda, że tylko tyle minut, ale jutro będziemy nadrabiać jeszcze. Jutro będzie mega dużo grania. Niemniej jednak bardzo ważne to spotkanie jest pierwsze Zuzi debiut. Chcemy zobaczyć w ogóle, jak funkcjonują drużyny dziewcząt. W sumie powiem szczerze, że bardzo się cieszymy, że są starsze dziewczynki. To na pewno przełoży się na podania, granie po trójkącie, no i troszkę taką dojrzalszą piłkę, przez co młodsze zawodniczki są ciągnięte do góry, do przodu. To jest taki plusik, który już tutaj zauważyliśmy. Co wam jeszcze powiem? Bardzo fajny obiekt. Gramy na kilku boiskach, na 4 dokładnie. Chłopcy grają w kategorii osobnej, na swoich 2. My tutaj z tej strony od parkingu też na 2, także będzie trochę tego grania. Oby się to ładnie poukładało. Zobaczymy, jak tutaj zaiskrzy między dziewczynami. Pewne już jakieś tam sympatie i takie relacje piłkarskie zaiskrzyły na treningach, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się przełoży dzisiaj w samym turnieju. Czekamy w tej chwili na rozpoczęcie pierwszego spotkania. W pierwszym spotkaniu zagramy z Lubinem, Femgolem. Obserwuję właśnie, gdzie jest drużyna, czy już są gotowi, bo chcielibyśmy oczywiście jak najszybciej zagrać. Nasze dziewuszki, jak widzicie, ostatnie porady naszej trener otrzymały właśnie w tej chwili. Już wchodzą na boisko, także my jesteśmy gotowi. Obserwuję, gdzie jest Fem. Fem jest gdzieś tam na końcu, tam widzę trenera, a zobaczymy, z którymi dziewczynkami, w których koszulkach. Fem ma, każdy rocznik ma chyba, lub każda drużyna ma własną barwę, fajnie odznaczone jest to. I tutaj widzimy zespół z Trzebnicy w czerwonych. Tak to wygląda. Którą to godzinę? Jest troszeczkę przesunięte. Miała wystartować nasza bitwa o godzinie 9. Ale jeszcze tutaj były małe poprawki, jeżeli chodzi o boiska. Już widzę, podąża w naszym kierunku trener FM-u lubińskiego, idą dziewczynki, także już za chwilę gramy. Zuzia dzisiaj z numerem 11 dostała dużą koszulkę, fajnie w niej wygląda, także ten debiut jest taki dzisiaj mocno fajny. Nie wiem, kto się bardziej denerwuje, czy my jako rodzice, czy Zuzia. Zuzia, podejrzewam, już nieraz przerabiała takie tematy i grała w różnych drużynach chłopięcych,
często z dzieciaczkami, których nie znała i musiała szybko zatrybić, odpalić, by móc funkcjonować w grupie. Myślę, że to też jest świetne doświadczenie, które gdzieś tam w przyszłości przyniesie jakiś efekt. No, zazwyczaj dzieci się przywiązują tak do grupy, że później jakaś zmiana, to jest problem, przeżywają strasznie. Pierwsza nasza zmiana, wyjście z klubu, oczywiście tak wyglądało. No to długo żeśmy rozmawiali z Zuzią i tutaj dopiero gdy była pewna o przejściu do mego klubu, dopiero taka decyzja została podjęta. Dziecko musi być pewne. Nie chcieliśmy, żeby ta decyzja była w jakikolwiek sposób dla niej krzywdząca, albo żeby czuła się z tym jakoś niedobrze i czuła się pokrzywdzona. Dlatego no, tutaj trzeba delikatnie i miękko przechodzić. Oczywiście teraz w tej samej sytuacji jesteśmy. Też robimy delikatne przejście, aczkolwiek nie jest to takie przejście jeden do jednego, bo my gramy dalej w klubie FA w Wrocławcu. Trenujemy również w szkółce technik fundamentalnych IWAMO i tutaj nie rezygnujemy z nikogo, nie ma takiego przejścia jeden do jednego. To jest taki etap sprawdzający dla Zuzi funkcjonowania właśnie w dziewczęcym zespole, ale przede wszystkim jakaś droga, która wybada nam ten tymbark dla dziewczynek, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Znamy już bardzo dobrze obraz wersji dla chłopców. Ładnie żeśmy powalczyli w zeszłym roku. Ten rok jest taki jakby środkowy, jeżeli chodzi o rocznik w tej kategorii i możemy sobie na taki eksperyment pozwolić. Będzie to świetne doświadczenie, które przełoży się na pewno na rok następny, w którym już podejmiemy ostateczną decyzję, czy już przechodzi Zuzia do typowo dziewczęcego klubu i tam kontynuuje, czy jeszcze tutaj będziemy się rozpychać wśród chłopców, co na razie bardzo dobrze Zuzi wychodzi i myślę, że nie ma powodu, żeby z tego rezygnować, dopóki daje radę z chłopcami walczyć, z nimi rywalizować. Myślę, że trzeba robić wszystko, żeby jak najwięcej grała właśnie z chłopcami. Nasze dziewczynki, jak widzicie, już są ustawione. Zuzia z jedenasteczką z przodu przy piłce będzie rozpoczynać. Fem wbiegł na murawę. I czekamy na sygnał do rozpoczęcia. Zaraz zobaczymy, ile dziewczyn. 3, 6, 6 plus 1. 1, 2, 3, 4. 5 plus 1. A brameczka, coś nie tak? Czyli 6 plus 1. Jesteśmy już gotowi. Czekamy na sygnał, a nie, jeszcze jedna bramka musi być przesunięta. Nie jest dokładnie na środku. Ostatnie poprawki i kosmetyka. Dobra, 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 dobra
Google FM-u. I zaczynamy. Ja sobie tutaj patrzę w kamerze. Okej. 10 minut przed nami. I Zuzia. Zuzia pięknie odpaliła. Od razu odpaliła z ataku. Nieśmiale, nieśmiale. Dobre podanie. Oj. Szkoda, że nie było podania. I out dla drużyny Ślęzy. I Zuzia. Mam nadzieję, że odpali. Jest dobry moment. Lubi odpalać z boku. Ach. Out dla Femu. Groźna akcja. Brak obrony w tej chwili, ale ładnie, ładnie odebrana piłka i świetne podanie. Świetne. Teraz tylko, żeby Zuzia, pięknie Zuzia, pierwsza brameczka na jej koncie. Rewelacja. I Zuzia odpala. Od razu widać. Atak, atak. Świetnie. Dobrze wycofana bezpiecznie piłka. Ładnie podania zadziałały. To jest to, co właśnie mówiłem wcześniej, jak dziewczynki starsze mogą tą wartość wprowadzić do gry młodszych zawodników. To jest właśnie takie rozciągnięcie i tutaj zagranie z podaniami. O, niestety strata FM przy piłce na naszej połowie. Widzę już chętną do wbicia tej piły, ale póki co się udało. Zuzia pod nogami piłka. Jest tylko dobre podanie. Świetne podanie, rewelacje. Te dziewczyny się szukają po prostu. Bardzo ładne podanie. Jeszcze nie wiem, jak ta nasza zawodniczka się nazywa, ale na pewno się dowiem. Z numerem 17. Bardzo ładne podanie znalazła Zuzię i
Fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie stworzona akcja. Zuzia wprowadza. Jest druga brameczka, bardzo ładnie. Nasze dziewuchy się rozkręcają. Piąteczki. I widzę uśmiechy na twarzach. Bardzo fajnie. No zobaczymy. O jen, jakaś malutka zawodniczka. Super. Super. Aż jestem ciekawy normalnie. Brawo. Brawo. Fajnie, fajnie walczy dziewczynka. O proszę, nie widzi w ogóle tutaj problemu z walką z większym przeciwnikiem. Wręcz nawet odwrotnie. Mocno naciska. Oj, niebezpieczna sytuacja bardzo. Zostajemy przy wyniku 2-0 do tej chwili. I wprowadzona fajnie piłka. Teraz tylko kwestia dobrego podania na drugą stronę. Jest trzecia brama. Trzecia brama, rewelacja. Jak widzicie, ta piłka nie dolatuje często do zawodnika, w którym, uwaga, Zuzia. Ach, brakło. Piłka nie dolatuje do zawodnika, do którego jest kierowana. Wynika to, no, dość długa jest trawa i wyhamowuje prędkość piłki. Zawodnik, który chce podać, no, musi to uwzględniać. Tutaj dziewczynki będą potrzebowały chwili, żeby się na to przestawić. Po prostu im dalej ta piłka, tym naprawdę trzeba solidniejszego kopa, podanie wykonać. Natarcie na naszej połowie. Bramkarka już zareagowała na spokojnie, bez większego ciśnienia. Szybko przejęła piłkę, wykopanie, lecimy lewą stroną, spokojnie przejęte przez bramkarza, lekkie kopnięcie. Super, super, trochę na ślepo. I wsadzone Zuzia. Zuzia, kolejna bramka. 4-0. I znów rozpoczyna zawodniczka swemu. Zuzia nacisnęła. Świetnie, świetnie, świetnie. Ach, już myślałem, że wpadnie pod ladę. Było blisko. To fajnie zaiskrzyło tutaj między dziewczynkami z przodu i Zuzią. Bardzo mi się to podoba. Tego po prostu nie mogłem zauważyć. Nie miałem okazji zaobserwować wszystkich dziewczyn na treningach, ale powiem wam, fajnie. Jest tu ta współpraca, która się przekłada na bramki. Są te podania, szukają się dziewczyny z przodu. No bardzo fajnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Mamy na uwadze też innych przeciwników, mniej więcej się orientujemy, jak dziewczynki grają, z opowiadań trenerów, także zobaczymy przy następnym
No świetna akcja. 3 na 1. To nie jest do... Ojej, ojej. Ojojoj. No niestety. Czasami najprostsze rzeczy wydają się proste, ale gdzieś tam decyzja czasami powoduje, że wcale to takie łatwe nie jest. No i też troszkę mokra piłka, to ucieka z nogi, Zuśka znowu ciśnie, znowu atakuje, świetne podanie, troszeczkę za mocno, ale świetnie przyjęta, uratowana piłka przed wyjściem i myślałem, że będzie Zuzia z główki. Świetnie, rewelacja, asysta, piękna asysta, przyczyniła się Zuśkę znowu do brameczki, znowu współpraca tych trzech wspaniałych zawodniczek z przodu. No fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Dziewczyny wiedzą, gdzie tą nogę postawić, gdzie ją wstawić, żeby zakończyć z piłką w siatce. Jest, wsadziły dziewuchy piłeczkę do siaty, punkt dla FEMU, także aktualny wynik to 4 do 1. I za moment patrzę, my chyba już powinniśmy kończyć spotkanie według mnie. Okej, dobra, już jesteśmy przy samym końcu. Miało być 10 minut, ale chyba już jest 12 minutę gramy. Kolejna akcja na naszej połowie. Laga. Zobaczymy, czy to biegnie. Miała Zuzia ochotę na wsadzenie teraz piły.